Czy jest wśród czcigodnych wiernych ktoś, kto ma za dużo radości? Po prostu jest tak rozrywany przez zawód, że nie może wytrzymać. Czy jest ktoś tam? Pan ma sporo radości. Pani jak półtora nieszczęścia wygląda. Pani jak z Panią jest. Pani się chowa, żeby się nie czepiać. Pan spokojnie siedzi i czeka, co będzie dalej. Jak co, to się wyautuje na kolejny rok. Pan jest jeszcze młody, nie wie, o co chodzi. Pan zawsze odpowiedź znajdzie akuratną. Czeka tylko, żeby ksiądz Pana przyczepił. Pani kiedyś uciekała wzrokiem, zaraz jak ruszaliśmy, żeby ksiądz tylko na mnie nie spojrzał. Pani to będzie groźnie kiwać głową. Pani jest nowa, to dopiero nie wie jeszcze, co się dzieje. Pani ma życzliwy stosunek do mnie, no to jakoś przyjmę. Czy w którymś z nas, któryś z Was jest za dużo radości? We mnie nie jest. A w Was? Zależy mi. A o co ksiądz ma na myśli? A jakie odpowiedzi ksiądz oczekuje? Nie pytam kogoś, kto widzę, że brudny, ciuchy ma obdarte, czy potrzebuje inne, bo widzę, że potrzebuje. Może nie chcieć ode mnie wziąć, ale że potrzebuje, widzę. Jak jest smutny, marudny, złośliwy, to też widzę, że mu brakuje radości. Może jej nie przyjmie. Radość płynie od Pana Boga z miłości, ale płynie bardzo często przez ludzi. Byłem wczoraj na miejscu, gdzie podszedł tato z synem. Chwilę rozmawiałem, potem podszedł pan z panią. Okazało się małżeństwo. Bogu dzięki, małżeństwo. Rozmowa skończyła się dramatycznie. Bo pan powiedział, a to ja jednak się przekonuję, że Franciszek ma rację. Tyle naopowiadałem panu, że mu się zaczynały oczy otwierać, co przed nim stoi za ksiądz heretyk, schizmatyk, który takie rzeczy może mówić, i to, że Franciszek ma rację, dotyczyło pewnego rodzaju bezdogmatyczności, czyli bez zasad. Bo to jest ten kościół Nowego Adwentu, żeśmy wszyscy byli w jakiś sposób tak, no, ukontentowani. Ten z tego, każdy sobie tam jak z bigosu, czy jak z torta, coś sobie dla siebie weźmie. Za chwilę przychodzi młody człowiek, pyta mnie, czy ja chcę kolacji. Bo już wszyscy zjedli, albo jedzą. O, to dzień wczoraj pod adresem posiłkowy. I za chwilę przynosi, jakby ktoś nie widział, na talerz, dwa talerze z kanapkami. No, głodny, nie wiem, czy byłem jakoś, ale bardziej niż jedzenia pragnąłem się zobaczyć jakoś przed końcem dnia z wiernymi, że się jakoś pójdziemy, no, spotkamy, zakończymy ten dzień. Przyszedłem do stołu, bez rozkazu, szanowny pan, dwie ławki przyniósł, na których wszyscy usiedli. Policzyliśmy się, brakowało trzech osób. O kim rozmawialiśmy? Zagadka. Pytam. Co było pierwszym tematem przewodnim? Może pani zgadnie, pani jest nowa. Nie o niebieskich migdałach. Rozmawialiśmy o jednej, drugiej, trzeciej osobie. O co się pytałem? O co się pytaliśmy między sobą? Wyszło, że o trzy niewiasty idzie. Czy one tu są szczęśliwe? Z nami.
I odpowiedź jaka? Nie wiadomo albo nie. Bo gdyby były szczęśliwe, to jedna pani ma prawo paść. Nie tylko do namiotu, jak chce spać, ale po drodze. Z tytułu wieku, różnych tam rzeczy. Może się okaże silniejsza od każdego z nas, ale normalny człowiek wieku, który przychodzi, tutaj szanowny pan już, a może by dzisiaj coś z tymi tam popsikać, żeby mi tam coś z tymi coś tam pomogło, tak? Jak dziecko wołał pomoc. W każdym razie jedna z tych trojga pań miałaby tytuł paść, nic nie mówi. Natomiast co do dwóch pozostałych jest, że gdyby miały paść bez sił, to wcześniej by przyszły i powiedziały: księże, proszę pani, proszę pani, proszę pana, już nie mogę, idę spać. Coś w ten deseń. A tu jest, że ksiądz na plaży rozmawia z osobami i nikt nie przychodzi i nie mówi: księże, kolacja, może tych ludzi też zaprosić. Albo zapraszam. Nikt w garnek nie dzwoni, bo by się przyszło. Tylko jak do boksu, jedzenie. W każdym razie symptomy są, nie jesteśmy z sobą szczęśliwi, nie jesteście z sobą szczęśliwi, zrób listę z kim nie. Tego lubię, tego nie lubię. Pan kogo lubi, a kogo nie? Niech pani odpowiada, bo to nie... A pani? Na kogo pani może patrzeć, a kogo pani po prostu skręca? No ale nie okaże pani tego, że przecież kulturalne jest, prawda? Mama tak nie wychowała, mama nakazała, że to było brzydko, że się pokaże, więc powie się, że się lubi wszystkich. No dobrze, ale to powiedzieć można, natomiast ważnie z czym. Proszę czcigodnych pielgrzymów, dzisiejszy piątek, upraszać o szczególną miłość do osób, osoby, którą ci jest trudno miłować w tym tutaj gronie. Jeszcze wziąć tam do Baranowa też, co tam chodzą. Upraszać. No po ludzku tego nie rozbierzemy. Po ludzku będą się tworzyć frakcje, koterie, kluby, klany, mafie, na różny sposób. Jak ktoś ma wśród wiernych, tak jak tutaj jesteśmy, tych, o których rozpoznaje, że mu jest trudno ich kochać, że mało ich kocha. Po czym porozpoznać, że mało kocha? Że mało jest kochany? Że mało szczęścia z tym człowiekiem? Że mało szczęścia. Że jest się z nim, a nie ma szczęścia. Czemuś taki nieszczęśliwy? No bo jesteś przy mnie. Gdybyś nie był, to bym był szczęśliwszy. Jestem mniej szczęśliwy, bo coś nam nie pasuje. Kiedyś pewnie, jak to by było w zakonie, jeszcze za czasów kleryckich, to tamte metody były takie, a później tam jak pójdziemy, to idź do tego człowieka i mi powiedz, co tam ci nie pasuje. My chyba wiemy, w jaki sposób o sobie. Dzisiaj niekoniecznie bym to polecał, bo w ogóle bym nie polecam tego. Nie polecam tego. Natomiast dzisiaj w piątek bym sam się na taką drogę wybrał i ty też o to proszę, żebyś konkretnie dzisiaj szedł i wszelkie jakieś trudy, dolegliwości ofiarował za konkretną osobę.
zwłaszcza za osoby, o których widzę, widzisz, radosne to może one chcą być, ale szczęśliwe nie są, na pewno. Z prostego powodu, że jak ktoś jest szczęśliwy, to szczęście się udziela. Ktoś jest szczęśliwy, to innym noż, dzień. Chyba, że ktoś nie przyjmie. Ktoś się z tobą chlebem podzieli, ty nie musisz się dzielić. Zjesz sam. I jeszcze weźmiesz innemu. Albo później przyjdziesz na drugi dzień i powiesz, dawaj mi chleb, boś wczoraj dał. Żeby ofiarować za osoby drogę dzisiejszą tych. Widać, no na tacy to jest. Chronienie się w swoim domku, w swoim gniazdku, bo nie jest mi dobrze z innymi osobami.